Sobie upatrzył. Naprawdę, serio. Opie. O to chodzi. Cały czas o to chodzi. O tą zapałkę. Trzy zapałki kolejno. Teraz sobie poszuka chwilę przynajmniej. Mu chodzi łogon. Taki muldany ten patek. O, świniony tak. Zgrzyjemy, mamy się dobrze. Trochę nam dolało, no ale to jest... Trochę, to jest mało powiedziane. Pozdrawiamy Magda i Mateusz. Jeśli chcesz z gardła kurz wypłukać, tu każdy wskaże ci drogę. Pod kok przystanku PKS-u prawo od szosy asfaltowej. Nie grali, kuźwa. Baśka se na szlaku robi paznokcie. Właściwie to wydłubuje tą żałobę spod paznokci. Czyli wosk. No już mam czyściutki. Tak? No nie, no nie bardzo. No ostatni, przed ostatnim. Co napchało mi się w wosku? Z butów. Błota wszystkiego. O każdej innej długości. Dobrze, że nie ma suszarki do włosów i prostownicy w plecaku, nie? No. Kto wie, do czego mogłoby posłużyć. A tędy trzeba było przejść przed chwilą. I to był dramat dopiero. Nóżki się umyły. No w sumie nóżki żeśmy sobie umyli, nie? Buty się trzymią, nie? Już but nie na trytytce. Trytytka poszła się kłaść. But się trzyma tak na słowo honoru. Szczerze mówiąc. Daję radę. Puszą napisy ołówkiem kopiowym na drzwiach od 10 otwarte. Dziś polecamy kotlet mielony i lokal kategorii czwartej. Lej, lej się w Kielu, leś muzyko w obukowym lesie. Panna Zosia ma w oczach dwa nieba, trochę lata z nowej beczki przyniesie. Witamy w kolejny piękny, w końcu kurwa słoneczny dzień w Beskidzie Niskim. Trochę żeśmy dzisiaj zjebali, żeśmy zaspali. Także... Głośniej mów, bo cię nie będzie słychać. Zaspaliśmy na taki dość konkretny kawałek trasy, także postanowiliśmy sobie dać święty spokój, trochę sobie dychnąć.
oprać się z wczorajszego błotka, wykruszyć się. Tu są fajki. Wykruszyć się ze wszystkiego. Poszliśmy sobie do Tylawy, zjedliśmy sobie obiady. No taki spacerek gdzieś koło 8 km. W drodze powrotnej na stopa złapaliśmy autobus, który rozwodził dzieci ze szkoły z Tylawy do Zebranowej. Po prostu szkolnym autobusem przyjechaliśmy z powrotem do Zebranowej. Prawie że pod samą chatkę, no stąd mamy ile, 15 minut. No tego jeszcze chyba nie grali, no ale... Pokaż, jak się tam laski opalają. Co? Które? A te? Cielaki? Cielaki. Bizony beskidzkie. Piękne. Na każdym pagórku się coś popala. Tak. No. I powoli leci. Już jedna wielka improwizacja. Tak jest. Obóz wędrowny. To jest dobrze. Buty rozwiązane. Buty są po prostu cudne. Teraz już są czyste. Tak wyglądają buty po wczorajszym dniu. Teraz już są czyste, bo to 90% błota z tego odpadło, nie? No ale... Dobra, nie śmieć. Trochę lata nowej myśli przyniesie. Lej się śmielu niż muzyką po bukowym lesie. Panna Zosia ma w oczach dwa nieba. Trochę lata z nowej myśli przyniesie. La 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 la